Siemanko, w dzisiejszym odcinku spróbuję zrobić piecyk podgrzewczy do topienia metali kolorowych. Do tego celu wykorzystam gips budowlany, piasek, wodę. Będzie mi potrzebne duże wiadro do mieszania tego i dwa wiadra, jedno większe, drugie mniejsze. Woda, jakiś pojemnik do odmierzania i mieszadło mechaniczne. Ja biorę się za robotę, a Was zapraszam do oglądania. Tu mam wiaderko 15, a tu mam drugie 10. Chciałem mniejsze, takie z 7 litrów, ale no nie udało mi się. Mam takie. I teraz tak. Do tego naczynia będę odmierzał w proporcji 7 gips, 7 piasek i 5 woda. W takich proporcjach będę odmierzał. I zrobię z tego taką miksturkę. To wymieszam mieszadłem i wleję do tego wiadra, a później włożę to wiadro gdzieś na taką głębokość. I to, co zostanie po zastygnięciu tego gipsu, to będzie taki mój piecyk podgrzewczy. No to bierzemy się do roboty. Proporcje są 5. Kurczę, rękawice chyba do wody to nie będą za dobre. Nalejemy 5 na razie. 2, 3, 4, 5. Teraz 7 piasku. Piasek można kupić w dowolnym sklepie budowlanym. Można z piaskownicy, jak ktoś ma koło domu, można wziąć, jak jest czysty. No, nie musi być czysty, ale wygląda to wtedy estetycznie. Raz. Ewentualnie wersja dla hardkorów to z kociej kuwety. 7. Teraz gips. Do gipsu to ja sobie założę rękawiczkę, bo zawsze po gipsie to mi palce, skóra mi na palcach pęka. Tak, jest zima, okres zimowy. Jest sucho. Tak, jest skóra przesuszona to. Wyszło tyle, czyli zrobimy powtórkę jeszcze, drugie tyle tej masy. Raz,
2, 3, 4, 5. Ja wstępnie sobie wcześniej przygotowałem, zalałem sobie te dwa wiaderka wodą. Później tą wodę zlałem do tego wiadra, żeby zobaczyć objętościowo, ile potrzebuję tej gotowej mikstury. To mi wyszło wtedy, że około pół wiaderka. A teraz taki pogląd mam na tą sytuację. Ile mi tego potrzeba? Film nagrywam. W samochodzie mam, w kieszeni, w kurtce w prawej. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Teraz gips. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I 7. Tyle tego jest. Jest prawie pół wiadra. Myślę, że powinno wystarczyć. Ja to teraz przemieszam mieszadełkiem i spróbujemy to wlać. Zobaczymy, co wyjdzie. Z obrotami nie ma co szaleć, bo bardzo się chlapie. Dobra, mieszadło na bok, teraz naleję tu. Jeszcze muszę trochę dolać.
jeszcze odrobinę. A już chyba wleję wszystko, co tu mam. Dobra. Ja teraz przytrzymam to w takiej pozycji przez około 15 minut. Myślę, że do 15 minut i powinno mi to zastygnąć. Dobra, ja tak będę trzymał. Zobaczymy, co wyjdzie. Wstępnie mi to już na tyle stężało, że jak widać siła wyporności nie wynosi tego wiadra z wodą do góry. Tu jeszcze się delikatnie ugina to pod palcem, ale już jest sztywne. Ja zostawię to teraz na jakieś 20 minut. Niech sobie to dobrze zastygnie. Później przystąpię do dalszej części pracy. Kolejnym etapem będzie wyciągnięcie tego wiaderka ze środka. Także gdybyście robili sobie coś takiego, taki piecyk, to radziłbym wam to wiaderko, które jest w środku, kupić, żeby było z tworzywa. Wtedy łatwiej jest go pozgniatać do środka i wyjąć. Ewentualnie można tutaj po tej krawędzi go obciąć. Ono po jakimś czasie i tak się wypali i ten przepalony cienki metal będzie wtedy łatwiej, będzie można wykruszyć do środka i wyciągnąć. Część zewnętrzną obciąłem, dało mi się to zrobić nożycami. Teraz spróbuję jakoś to ponacinać jeszcze do środka i kombinerkami szczypcami spróbuję to pozagniatać i wyciągnąć do góry. Znalazłem pewną metodę na to. Można tak nawijać po kawałku, jak się kiedyś stare konserwy otwierało w ten sposób. Nawijać. Się cała ta blacha ze środka nawinie, wtedy zostanie pusty środek. Następną czynnością, jaką będę musiał wykonać, będzie nawiercenie takiego otworu. Miałoby to wyglądać mniej więcej tak, że w ten sposób i miałby on być pochylony ku dołowi, czyli tak po skosie i tak o. Tu będzie włożony palnik gazowy, tak żeby tutaj się robiło takie zawirowanie tego ognia, żeby to ciepło okalało pojemnik na płynny metal dookoła. Docelowo będzie, tak, będzie dwa takie otwory, jeden będzie tu, a drugi będzie tu, żeby zwiększyć moc tego urządzenia. Tu jak widać już udało mi się wyciągnąć całe to wiaderko. Najgorsze była rancik na dole. Pod wiaderkiem takie coś. To sprawiło najwięcej problemów. Tutaj widać, co zostało z wiadra. Ja się teraz zabieram za wiercenie tego otworu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przydałaby się bimetaliczna taka otwornica, bimetalowa. Nie mam niestety takiego czegoś. Spróbuję może otwornicą do karton gipsu albo otwornicą, no nie wiem, coś spróbuję wymodzić. Czyli w ten sposób trzeba będzie się przewiercić pod takim kątem.
fornicę. To jest 54 mm. 54 to jest na ciasno. Tutaj, czyli trzeba by to wkładać od środka, albo ewentualnie tą wagę obciąć. Spróbujemy. Jak będzie źle, to ewentualnie się poprawi większe. Teraz tak. Chcemy ustalić. I to tu głębokość tego. Coś takiego. Teraz pod kątem, żeby to poszło. Dobra. Trzeba tą blaszkę wyciąć. Sypie. Teraz to pod kątem wjechać w ten sposób. Tutaj ten urobek mam bieżąco wyciągać, bo kielich od fornicy nie jest zbyt głęboki. Się głębiej zagłębić, to trzeba to usunąć. Przywiercone. Także prezentuję ten otwór w całej okazałości. I tak jak przypuszczałem, przez to, że jest ta warga, to po włożeniu, o, on się nam to super zablokuje. Także powinno to być dobrze. Jeszcze się zastanawiam, czy by na stałe nie zamocować tego, namieszać trochę tego towaru, nalać tam i zablokować to w tej pozycji. Ale w sumie, nie blokując tego, mogę ten palnik wykorzystywać jeszcze do innych zastosowań. Także chyba sobie odpuszczę. Tak sobie to wygląda z zamontowanym palnikiem. Na małym ogniu podsuszam teraz to trochę. Może wyłączę. Widać jak para leci z tego, bo to jeszcze jest mokre. Tak co jakiś czas można włączyć, żeby się podsuszyło. I co? No tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku spróbuję zrobić do tego pokrywkę i przejadę się na złom. Spróbuję kupić starą gaśnicę. Po co? A może nie będę na razie zdradzał. Zobaczycie w następnym odcinku.
To już tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się podobało, to łapka w górę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.